W jakie stanowisko ma Unia Europejska w sprawie walki z ASF? Jeśli chodzi o, o wniosek, który złożyliśmy w zakresie wsparcia finansowego przez Unię Europejską, niektórych działań związanych z likwidacją skutku afrykańskiego pomoru świnto, podczas dyskusji na forum Rady Ministrów Unii Europejskiej, gdzie ten wniosek prezentowałem. Kilka państw poparło bezpośrednio ten wniosek, natomiast komisarz Hogan zdecydowanie stwierdził, że wniosek jest zasadny, że nad nim będą pracowały zespoły. Jeden zespół, który, w skład którego będzie przedstawiciel Polski, przedstawiciel komisarza do spraw weterynarii, komisarza do spraw rynków rolnych złożyliśmy wniosek o 75 milionów euro z budżetu unijnego i 50% czyli 75 milionów z budżetu krajowego i chciałbym, aby ten wniosek no, został jak najszybciej przyjęty. Pozwoli to podjąć działania na obszarze zagrożonym. Cel, jaki przedstawiałem, to jest taki, że Polska chce podjąć działania które nie doprowadzą do dalszego rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń na pozostałe obszary naszego kraju, a też na, na, na teren całej Europy, bo to groziłoby zachwiania na rynku wieprzowiny i oczywiście utratę dochodów. Przypomnę, że teraz eksport do Chin wzrósł o 60%, i to jest to, że ta sytuacja na rynku wieprzowiny jest. Teraz nie najgorsza i że eksport z Europy spowodował, że Polska może z tego regionu niezagrożonego eksportować na teren Unii Europejskiej i ceny na rynku są już teraz do przyjęcia. A jak jeszcze będzie wyglądała pomoc Unii Europejskiej? Bo rozumiemy, że to jest oczywiście dotacja, ale oprócz tego, jak będą przebiegały wszelkie procedury? No, wniosek obejmuje cztery województwa. Są to działania, które y, zmierzają w kierunku wyeliminowania produkcji gospodarstw, które nie spełniają zasad biosekuracji. I na tym etapie, jak ten wniosek uda się przeprowadzić dla tych czterech województw, to inna pomoc bezpośrednio nie jest y, potrzebna. Przypomnę, że Unia zwraca środki za utylizację. Jeśli występuje ognisko, to tutaj mamy środki finansowe z Unii Europejskiej i trzeba mieć nadzieję, że, że wirus w tym obszarze, który jest zostanie po prostu zniszczony. To, to był jeden z, z wniosków, jeśli chodzi o Afrykański pomór, pomór Świn. Dodatkowo pan minister również złożył wniosek w sprawie polskiego rynku cukrownictwa cukrowniczego. No wyraziłem obawy jeśli chodzi o rynek cukru, przypomnę rynek mleka, zniesiono kwoty mleczne, mieliśmy komplikacje, rynek tytoniu, teraz za rok mamy rynek cukru. Poprosiliśmy o dokładną analizę sytuacji i prognozy, jaka będzie po zniesieniu kwot cukrowych, wnioskując też o przedłużenie terminu tego kwotowania. Ten wniosek raczej nie uzyska akceptacji, natomiast już wcześniej trzeba analizować sytuację na rynku i przygotowywać instrumenty, które pozwolą jakby funkcjonować dalej naszym producentom buraka cukrowego i cukru. A właśnie, a czy w związku z tym, jeżeli sytuacja no, ulegnie pogorszeniu, to czy jest jak gdyby taka furtka między producentami bezpośrednio a dostawcami buraka cukrowego, żeby połączyli jak gdyby siły? No tutaj trudno mówić o współdziałaniu, to do nich decyzja należy, natomiast musimy pamiętać, że jest liberalizacja rynków, że jesteśmy już na rynku światowym, że te instrumenty, które są przewidziane w pakiecie wspólnej polityki rolnej, one są naprawdę znikome. Tutaj potrzeba jest szukania takiej produkcji, która przynosi, przynosi dochód. I tutaj tutaj po prostu wpływ będzie miało też na sytuację na rynku cukru, sprawa importu z innych państw, chociażby w przyszłości jeśli dojdzie do, do podpisania umowy z Kanadą, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Mercosur, to jest rynek globalny i, i tutaj państwo będzie wspierało, ale w pierwszej kolejności trzeba dążyć do wydajności, do opłacalności do produkcji. Jeszcze mam tylko takie jedno pytanie. Wróćmy na chwilę do problemu z afrykańskim pomorem świn. Jak już obecnie zostało, zostało gdyby, ugaszone to, to ognisko w Polsce? Prowadzone są działania wynikające z prawa Unii Europejskiej, z dyrektywy z 2002 roku oraz nasze prowadzone są programy wczesnego wykrywania i monitoringu afrykańskiego pomoru świn. I to jest realizowane na tym obszarze. Są badane padłe dziki, są dziki też, redukcja następuje dzików, tutaj nie jestem z tego zadowolony, bo, bo jest to znikoma, znikoma ilość tego redukowana. No jeśli chodzi o wystąpienie ognisk, to no, oczywiście następuje utylizacja. Trzeba dążyć do tego, aby ten wirus po prostu został zlikwidowany, ale to jest wirus, jest to choroba, nie jest to takie proste. A mam pytanie, jeśli chodzi o odstrzał dzików. W takim razie, jaka liczba byłaby w stanie zapobiec rozszerzeniu się dalszej, dalszego rozprzestrzeniania wirusa? Jeśli chodzi o liczbę, to nie powiem, bo kołałowieckie nie mają policzonej ilości dzików. Natomiast w pasie 50 kilometrów, a więc przy samej granicy wschodniej, przy, rząd przyjął. Takie stanowisko, że powinno być zero dzików, czyli do zera na pozostałej części kraju pół dzika na kilometr kwadratowy, to jest ten cel, który powinien być zrealizowany przez Koła Łowieckie.